Także powietrze saskie, powietrze saskie, trasa Łazienkowska, stadion Legii, kongres świadków się kończy, dzisiaj drugi dzień, ale wiatr mnie dzisiaj okradł, bo tak, 8,50, 4 makarony, co są po 88 groszy, no to pewnie były po złoty 50, jedną czekoladę, no i już 8,50, czyli prawie 9 zł wydałam, no i tak jadę sobie do Oszą na Jubilerską i mówię, wie pani co, że tutaj to by człowiek 4 zł, 4,50 góra wydał na to wszystko. A ona mówi, no tak, no bo tam na jednym, jak coś czasem dadzą taniej, to na innym oszukają. Ja mówię, no tak, okradną, oszukają. I taka ta robota w Warszawie z tymi supermarketami. Także jak zamkną na niedzielę, to może i dobrze będzie, że nie będą kraść. I tak jak jadę z Jubilerskiej, proszę państwa, z tego Oszą, to tam na parkingu, a to już jeszcze i z tamtej jeszcze strony, wcześniej, na parkingu jakaś dziadyga kaszlała. Jak państwo tutaj się wzdłuż trasy Łazienkowskiej przejadą, bo tam jest właśnie kongres Świadków Jehowy po lewej stronie, jak się z Jubilerskiej jedzie na stadionie Legii przy trasie, to wszędzie tutaj kaszlą. Dlaczego kaszlą? Dlaczego takie wibracje? Dlaczego takie złowrogie spojrzenia, zaglądania? No dlatego, że myśmy mówili wielokrotnie, że jak gdzieś w blokach, starych domach, czy gdziekolwiek, gdzie ludzie mieszkają, jest owieczka, to tam kaszlą, to tam chrumczą, to tam jakieś złe wibracje, ktoś kogoś zaczepia, ktoś kogoś atakuje, że coś źle się dzieje. I tak jest u Moherowych, ale Radio Maryja gwarantowało, że oni nie będą atakować na przykład tych ludzi ze środowiska LGBT. Ja mówię, oni nie tylko takich atakują, ale w ogóle tu babsztyl Moherowy wyskoczył spod szesnastki, Saska 42, muszą wiedzieć, bo tutaj przecież w szkole 44 Saska uczył się Niemen, gdy człowiekiem śpiewał Gardzi Człowiek, babsztyl wyskoczył i jak pies na bramce siedział, nie mógł wyskoczyć, bo tak naprawdę w tym momencie, w tej sekundzie, bo bramka się zatrzasnęła, ale ja patrzę, że ten babsztyl zaraz te bramko otworzy i tu na nas leci normalnie. Stara baba ma dzieci, krzyk w domu, awantury i kłótnie. No to przecież wiadomo, że to nie musi być aż tak bardzo słychać na zewnątrz, ale jak ona dzieci swoje wychowuje? To czy nie lepiej, żeby to posiedziało na stadionie Legii? A po co komu te trójce, te dogmaty, te sakramenty, fałszywe nauki, praktyki złe, pogańskie wszystkie? To, czy to długo trzeba przekonywać? Przecież wiadomo, że to wszystko jest pogańskie. I teraz o to chodzi, że taka profesorowa, jak ta pani docent, niech tytułów tych ma 50, niech się zastanowi, że te nauki, w czym ona siedzi, są pogańskie, są w ogóle nieprawdziwe, to po pierwsze, po drugie, dziecko zauważy, że są nielogiczne, bo oni mówią, że Bóg w Trójcy i broni to tej Trójcy za wszelką cenę. Ja mówię, to niby dlaczego bronić tej Trójcy za wszelką cenę, skoro jej wcześniej nie było, ani Jezus nie wierzył, ani pierwsi chrześcijanie, a Żydzi to w ogóle nie. Jahwe i koniec. Jeden jest Bóg, że Bóg się nie zmienia, że Bóg jest skałą, że Bóg jest ten sam. No, ileż to trzeba było im tłumaczyć, Żydom, a oni Bóg krowę ze złota. Bala czcili nawet, zapożyczyli sobie z pogaństwa. Molocha, że nawet swoje dzieci składali w ofierze, że Jahwe, Bóg mówi, nawet o czymś takim nie pomyślałem. To jest taka personifikacja, że Bóg jak człowiek mówi do ludzi, żeby zrozumieli, bo to napisane dla ludzi w Piśmie Świętym, czyli taka personifikacja, Bóg się zniża. Także proszę państwa, no kupa śmiechu na wydechu, że człowiek się tak wysoko uczy, a tak nisko spadł, w sensie ogólnym. No, także no, docent, doktor habilitowany, tytuły, nauczycielu, rabbi, ojcze, no to wszystko Jezus na ten temat już 2000 lat temu mówił, żeby nie mówić w ten sposób, żeby zawsze dochodzić do sedna sprawy. Do sedna sprawy dochodzi dziecko. Idź do mrówki leniwcze, nawet Pismo Święte mówi. Jezus mówi, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. No zobaczymy, co tam dalej, proszę państwa. Tak czy siak, wzdłuż Saskiej,
kaszlenie, chrumczenie, jak tak jadę z jubilerskiej, no strasznie złe wibracje. Kaszlenie, chrumczenie, breszenie, kopcenie. Zobaczymy, co tam dalej. Na ich wyznanie. Poza tym męczeństwo nigdy się nie skończyło. Nadal istnieje w kościele. Wcale nie trzeba cierpieć. Jeżeli przyszło się cierpieć, to trzeba cierpieć. Ale nic się nie trzeba nastawiać na cierpienie, na Filipiny lecieć, bo to myślą, że jak wskoczy na ten krzyż, a to i tak był fal, no to jakiś plus. Chce wprowadzić w życie państwo islamskie na całym Bliskim Wschodzie, to znaczy od Iraku do Maroka. Boimy się, ale też ufamy armii, która ma bardzo skuteczny plan walki z państwem islamskim. Ofiary są po każdej ze stron, także po stronie wojska i policji. Wiemy, że również oni płacą wysoką cenę za walkę z tymi ekstremistami na Sinaju i gdzie indziej. Kiedy się spotykamy, wyrażają ból. Nawet muzułmanie, gdy się z nimi widzimy, robią to samo. Ból jest bólem. Strata życia przez człowieka jest zawsze bolesna dla każdego. Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny. W kościele pod wezwaniem świętego Jacka w Legnicy odbyła się uroczystość instalacji relikwii wydarzenia eucharystycznego. Mszy świętej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który w homilii podkreślił, że relikwie wydarzenia eucharystycznego mają nas ukierunkować na obecność tajemnicy wydania się Jezusa w Eucharystii. I niech tak się tutaj dzieje, żeby wszystko, co tu będzie się działo wokół tej relikwii, niech nie pozostawia nas na relikwii, tylko wprowadza nas przez ten znak do tej wielkiej tajemnicy życia, która staje się w agonii, w codziennym zapieraniu się siebie, ale nie w duchu cierpiętnictwa, pretensji, dlaczego ja, tylko ze świadomością, że to pozwala mi trzymać się tego, który jest zwycięzcą we wszystkim. Na hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii Świętej upadła na posadzkę i została złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Biegli orzekli, że to fragment mięśnia sercowego. 10 kwietnia za zgodą Stolicy Apostolskiej biskup Kiernikowski upublicznił wiadomość o wydarzeniu eucharystycznym. W Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu ekspertów do spraw bioetycznych episkopatu. Uczestnicy zwrócili uwagę, że w wielu krajach Europy Zachodniej dzieci, u których stwierdza się zaburzenia chromosomowe, już w łonie matek są skazywane na śmierć, podczas gdy nie są to zespoły letalne, mówi arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu. Można doskonale prowadzić i zabezpieczyć zdrowie i życie dzieci z takim zespołem, i choćby nawet zespołem Downa, z której większość dzieci w niektórych krajach już jest w tej chwili skazanych na śmierć. Eksperci zajęli się również kwestią leczenia niepłodności, w tym zwłaszcza... Dzieci z Downem, tu Pawełek ten Kotyński. Były to aktualności. Rozumieją, prawda? Radia Watykańskiego. Dlatego Jezus powiedział, ponieważ mówicie do faryzeuszy, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Prawda Boża jest dla każdego. A oni niech sobie się dzielą. I więc tak, o wadze mówili, ale tak, jedni są niżej, drudzy są wyżej. Si, so. Si, w dalszym ciągu słuchają Państwo Radia Maryja, 16:30. Si, so. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Chyba może trzeba nawet się cieszyć, że ginie. Tanie, ograniczają te bagaże, bo teraz to już tak, skrajnie malutkie. To może traktować to jako wyzwanie i takie wyzwolenie się, bo... Może powiedzmy to na koniec. Bardzo ważną rzeczą, by móc tak chodzić, jest jakość ubrań. To na pewno.
Czyli możemy mieć kiepskich podkoszulków 20, spodni, które się naciągają, które trzeba ciągle czy prasować i tak dalej, bluzy, które się mechacą. I tu się nie uda wtedy, prawda? Nie. To jest najważniejsza jakość, komfort. Czy twoje ubrania z czego są? Z bawełny, mieszanki jedwabiu? Tak, bawełny i góra jest bawełny z mieszanką jedwabiu, dlatego też, no i pranie tak naprawdę, no niestety trzeba to powiedzieć, pranie w pralce niszczy ubrania. Tak. I należy prać ręcznie. No ja bym nie byłam taka ortodoksyjna aż pod koniec, bo nie starczyło mi energii na to pranie ręczne, to jest jednak straszny jakiś... No nie wiem, ja nie jestem przyzwyczajona. Olga, ale to co to taką bluzkę wyprać ręcznie? To takie cieniutkie spodnie wykrać ręcznie. No tak, no da się, ale trzeba wyrzymać coś tam. Ja nie jestem jakąś taką specjalistką w tym, ale tak, no na pewno jakość. I dobre kroje, w sensie to było fajnie na takie zakupy, czy na takie przebranie swojej szafy, jednak pójść z kimś, kto się zna, ma oko, bo nie zawsze to, w czym my się dobrze czujemy, jest tym, w czym dobrze wyglądamy i fajnie byłoby znaleźć to jakoś po środku. Żeby nie było, bo jednak tak. Zobaczcie Państwo, jak Olga wyglądała, to, w czym się tak dobrze czuła, że mogła chodzić i przez miesiąc i chodzi dalej. Niech to będzie jakąś taką inspiracją właśnie, dla co jest dobrym momentem do tego, wyjazdy są dobrym momentem do tego, by spojrzeć krytycznie na to, co mamy i czy rzeczywiście aż tyle potrzebujemy. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Weekend Radia Tok FM. Punktem wyjścia do tego programu Tok Tok na Wysokich Obcasach jest dzisiejsza opowieść Olgi Święcickiej w Wysokich Obcasach, którą gościłam przed chwilą, o tym, mówiąc najprościej, jak to w tym samym chodziła przez cały miesiąc, chodzi oczywiście o ubranie. A teraz druga część tego programu. W tej chwili moim gościem jest pani Anna Mularczyk-Meyer. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Autorka dwóch książek już, Minimalizm po polsku, czyli Jak uczynić życie prostszym, i chyba niedawno się ukazał Minimalizm dla zaawansowanych, czyli Jak uczynić życie jeszcze prostszym. Autorka również bloga, prostego bloga, tak się po prostu nazywa. Zastanawiam się, w którym momencie użyć tego słowa minimalizm. Minimalizm już powiedziałam, bo to jest w tytule książki. I o tym będziemy rozmawiać, chociaż to takie będzie taki wstęp, nawet nie cały wstęp, może takie, nawet może nie ABC, muśnięcie tematu. Ale zacznijmy może od tego, co stało się punktem wyjścia. Zna pani relację Olgi. Co pani sądzi o takim eksperymencie? Czy to jest może dobry początek do tego, żeby no właśnie coś zmienić w swoim życiu, idąc w kierunku minimalizmu? To jest dobry początek do tego, żeby zacząć się zastanawiać, żeby budować swoją świadomość. Zawsze takie eksperymenty, nawet jeżeli miałoby się to ograniczyć tylko do tego miesiąca, to co Olga zrobiła, zawsze takie eksperymenty w czymś pomagają. Pokazują nam albo jakiś problem, albo ewentualną drogę, którą chcemy iść, albo którą nie chcemy podążać. I ja bardzo mi się sam pomysł Olgi spodobał i cieszę się, że wytrwała w tym postanowieniu i wydaje się, że wyniosła kilka cennych wniosków z tego, co zrobiła. Myślę, że taki eksperyment czy tego rodzaju działania mogą być po prostu początkiem do zmiany sposobu myślenia albo do autorefleksji. Taka najprostsza refleksja to jest to, mamy za dużo niepotrzebnych ubrań. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja na pewno taka, że wyobrażamy sobie, że otoczenie bardzo zwraca uwagę na to, jak jesteśmy ubrani, jak wyglądamy, czy codziennie jesteśmy w innym ubraniu, czy też mamy raptem jedno czy dwa. A może to jest tylko nasze wyobrażenie. Może zresztą, jeżeli ja się zastanawiam na przykład nad tym, czy pamiętam, w czym chodzą ludzie z mojego otoczenia, czasem zapamiętuję, jeżeli ktoś ma jakiś ładny strój, czy dobrze dobrany do swojej
do swojej sylwetki i urody, ale przecież nie prowadzę jakiejś ewidencji tego, kiedy ostatni raz na przykład moja koleżanka miała na sobie tę bluzkę, której ją dzisiaj widzę. A ja spojrzałam na to inaczej, nie z punktu widzenia, jak ludzie się na nas patrzą, tylko dlaczego nam jest potrzebne to, by inaczej wyglądać codziennie, by zmieniać stroje, w związku z tym, by rzeczy kupować. Co nam to daje psychologicznie? Przecież gdy często czyta się takie teksty, powiedziałabym, z pogranicza właśnie psychologii, takich rad, to często znajduje się coś takiego, czyli chcesz dokonać zmiany, prawda, odśwież, prawda, zmień coś, zmień fryzurę, pomyśl nad tym, co można, jak można by się ubrać, to ci coś daje. Potrzebujemy różnorodności. Znaczy ja zrobiłam w zeszłe wakacje podobny eksperyment. Trwał wprawdzie tylko 3 tygodnie i może nie miałam aż tak liczebnie małego zestawu ubrań jak Olga, ale to było zbliżone. Też miałam ze sobą na wakacjach po prostu kilka sztuk odzieży, które musiałam brać. I to było tylko tyle, żeby móc mieć w czym chodzić, kiedy to, co wybrałam, będzie schło. I wtedy też mi to dało do myślenia, bo byłam ciekawa, jakie będą spostrzeżenia i wnioski po tych 3 tygodniach. Okazało się, że z jednej strony potrzebuje powtarzalność. Wcale nie jest taka straszna, jak nam się wydaje. Jeżeli chodzimy przez te 3 tygodnie, powiedzmy, w raptem kilku sztukach odzieży na zmianę, to od tego się naprawdę nie umiera. Jeżeli one są dobrze wybrane, dobrze do nas dobrane, dobrze się w nich czujemy, to sprawia to wręcz przyjemność. Ale po tych 3 tygodniach też odczułam pewne znużenie, pewną potrzebę właśnie odmiany. I dla mnie to, czego teraz szukam osobiście, na przykład jeśli chodzi o garderobę, to równowagi pomiędzy tą powtarzalnością a potrzebą odmiany. Dlatego nie chciałabym na co dzień mieć tych 4 sztuk odzieży czy 5 i chodzić w nich przez cały rok. Aż tak bardzo nie jestem zafascynowana ideą uniformu, jak na przykład Steve Jobs czy pan od Facebooka, tak Zuckerberg, żeby mieć w szafie tylko, dajmy na to, jeden fason, jeden kolor. Ale z drugiej strony też nie mam takiej potrzeby różnorodności, jak wiele osób, które się poddają tym ciągłym tej tak zwanej szybkiej modzie, tak? Ciągłemu podsycaniu potrzeby nowości. Bo jeżeli ciągle szukamy nowego, to nie mamy się czasu i okazji w ogóle przyzwyczaić do tego, co mamy czy co nosimy. To zdanie takie, idę sobie, źle się czuję, idę sobie kupić coś nowego, poczuję się lepiej, w domyśle. Tak. To zdecydowanie nie działa. Znaczy działa tylko na 5 minut. To tak naprawdę to czego szukamy. Akurat podpasowało bardzo, jak na kongres masz się ubrać, świat kubiowy, skromnie. To przecież bym na tym miała dłużej niż kilka minut po odejściu od kasy. Przynajmniej ja z własnego doświadczenia sprzed lat, kiedy tak się zachowywałam, wiem, że efekt na pewno nie czarno, chociaż to też nie jest. Następowała tylko frustracja jeszcze głębsza. Skromnie, jeszcze wcześniejsza. Na stadion Legii. Są bez sensu pieniądze, bez. No jak tak świadkowie grupami idą, to na zewnątrz oczywiście są psy i wilki, tak kaszlą, chrumczą, breszczą, kopcą, nosem pociągają. Co? Cokają. Nokają. Kiedy planuje się taki. No moherowe, bo oni w tych kołchozach siedzą, to żeby to metro było, to trzeba byłoby chyba ze 400 km tego metra, żeby te kołchozy objechać, co oni tak kaszlą, co oni tak breszą, pochrumkują, a zębami zgrzytają. To już wcześniej się zastanawiam, jaki ten płaszcz będzie, jak on ma wyglądać, z jakiego być materiału, zaczynam go szukać i czerpię z tego procesu o wiele więcej przyjemności niż wtedy, kiedy to trwało 5 minut. Proszę Państwa, rozmawiam z panią Anną Mularczyk-Meyer. Spotkałyśmy się w Krakowie, tu gdzie mieszka pani Anna Mularczyk-Meyer, autorka książek o minimalizmie, a za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Weekend Radia Tok FM. Przeżywali, to był to. Żeby nie szaleć, że to był nie wielki dzień. Oczywiście bardzo szybko te emocje opadły. Cieszyliśmy się ze świetnego koncertu, bo to był obiektywnie bardzo dobry koncert. Szczególnie, że o ile dobrze pamiętam, chyba to był pierwszy raz, kiedy wykonaliśmy publicznie Moją Krew.
Nie jestem tego w 100% pewien, ale ostatnio ktoś mi właśnie a propos mojej krwi takie pytanie zadawał do wywiadu i tak mi się wydaje, że to był, że to było pierwsze wykonanie mojej krwi. Moja krew na końcu tego koncertu musiała zrobić wrażenie na publiczności. Przy samym fortepianie odśpiewana cała piosenka z takim tekstem, który musiał do publiczności docierać, to musiało wywrzeć wrażenie. Zresztą 100 lat się pojawiło tak gwoli ścisłości po tym, jak Grzegorz powiedział, że bisu nie będzie. Czyli to tym bardziej triumf. No. Cóż, warto, ja to zawsze mówiłem, że warto nieraz grać 5-10 lat bez większych sukcesów po to, żeby przeżyć w swoim życiu coś takiego jak to, co się wydarzyło wtedy w Jarocinie. To był naprawdę nasz wielki triumf. Leszku? Inaczej, to był triumf sztuki, którą proponowaliśmy publiczności. Leszku, dlaczego na tej płycie mojej krwi nie ma? Dlaczego tego utworu po prostu nie ma? Miałeś swoją teorię na ten temat, artystyczną. To właściwie nie tyle teoria, co zaplanowane działanie, o którym rozmawialiśmy zresztą ze Zbyszkiem, że moją krew, jak zaczęliśmy grać z nowymi sytuacjami, graliśmy moją krew kilka razy i doszliśmy do wniosku, że na tej płycie, mimo tego, że ta moja krew była w koncercie, postanowiliśmy jej nie zagrać z tego powodu, że moja krew tam była takim głównym emocjonalnym końcem tego rozwiązania tego koncertu. Zastanawialiśmy się, co... Centrum mieścić troskę o człowieka i być kontynentem otwartym i gościnnym. W Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Janiny Paradowskiej. Po mszy urna z prochami dziennikarki i publicystki została złożona w grobowcu w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Paradowska zmarła w nocy z wtorku na środę. Miała 74 lata. W pogrzebie uczestniczyła rodzina, przyjaciele, współpracownicy i dziennikarze z różnych redakcji, a także politycy, m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, była premier Ewa Kopacz, czy szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przeczytajcie Państwo w dzisiejszych Wysokich Obcasach opowieść Olgi Święcickiej o tym, jak to ograniczyła się przez miesiąc, a ograniczenie polegało na tym, że chodziła bez przerwy w tym samym ubraniu, no praktycznie w tym samym, tam był pewien zestaw bardzo prosty. O takim ograniczeniu i o takim podejściu, może nie o takim dokładnie, ale jednak o ograniczeniu, o takim podejściu do naszych zakupów, do rzeczy, rozmawiam z autorką książek o minimalizmie, panią Anną Mularczyk-Meyer. Czy można nazwać panią minimalistką? Nie lubię, jak się mnie nazywa minimalistką. Bo minimalizm dla mnie jest narzędziem, a nie, ja nie traktuję go jako, niektórzy mówią, filozofii życiowej czy stylu życia. Ja stosuję minimalizm, czy staram się go stosować, ale nie czuję się minimalistką. Bo gdybym się nazywała minimalistką, za bardzo mi to też od razu kojarzy się z tym, że jestem wyznawczynią, mogłabym być wyznawczynią jakiejś ideologii, czy właśnie filozofii. Ludzie nie lubią się oznaczać. Przed spotkaniem z panią pomyślałam, połknęłam te obie książki, i to kilka dni temu, że trochę strach się z panią spotkać, ponieważ tak, wejdzie pani do pomieszczenia, najpierw popatrzy się pani na mnie, potem pani już pani wiele rzeczy zauważy, potem pani wejdzie do pomieszczenia i zobaczy pani o wiele więcej. I być może tak pani spojrzy na to, powie, ojej, to tyle rzeczy niepotrzebnych. Taka refleksja. Zdaje pani sobie z tego sprawę, że tak można panią odbierać? Tak, zdaję sobie z tego sprawę i już nieraz docierały do mnie takie sygnały, też od czytelników czasami, czy właśnie od ludzi, którzy mnie poznają już jako osoby, która pisze o minimalizmie, czy o nim często mówi. I widzę, że ludzie się stresują, że właśnie, że spojrzę krytycznym okiem i zobaczę to zabałaganione na przykład mieszkanie, w którym jest mnóstwo niepotrzebnych szpargałów. Faktem jest, że ja wchodząc do takiego pomieszczenia, świerzbią mnie ręce. Bo ja dawniej nie zauważałam takich rzeczy, tego jak wiele jest wokół nas nadmiaru.
I na ten nadmiar przez świadomą pracę z minimalizmem się uwrażliwiłam bardziej. Zdaję sobie sprawę z tego, że on nie jest niepotrzebny i że blokuje bardzo często. I wiedząc i ze swojego doświadczenia, i z doświadczenia osób z mojego otoczenia, czytelników i bloga, i książek, ludzi, z którymi się spotykam na spotkaniach autorskich, wiedząc, jak wiele korzyści może przynieść zrzucenie tego balastu, jak wiele można się o sobie dowiedzieć, jak wiele zasobów można uwolnić, jak wiele energii można odzyskać, no to po prostu za każdym razem szkoda. Kiedy widzę osobę, która żyje przytłoczona, nieświadomie przytłoczona nadmiarem, czy żyje w jakimś chaosie, który można by było ogarnąć, gdyby się pozbyć tego, co zbędne, to po prostu nie szkoda. Tego niewykorzystanego potencjału. Osoba, która żyje nieświadomie, ale potem są też osoby, i takie znam, które żyją świadomie, tym otoczone, i to im zaczęło bardzo przeszkadzać. Na przykład powstaje takie poczucie takiego, czuję się dociśnięta, czuję się jakaś taka brudna, czuję się, po prostu wszystko, co do mnie leży, nawarstwiło się gdzieś tam. To jest właśnie ten moment, trzeba dojść do takiego stanu, by zdobyć się na jednak determinację, by zacząć to zmieniać. Jeżeli zaczyna nas to uwierać, jeżeli mamy to poczucie przytłoczenia, przyduszenia, nawarstwienia, to jest ten najlepszy moment właśnie na to, żeby coś z tym zacząć robić. Ale niekoniecznie trzeba determinacji, bo determinacja to jest jakaś, sugeruje jakąś walkę ze sobą, jakąś walkę wewnętrzną. To raczej zacząć od jakiegoś drobiazgu, od jakiegoś małego kroku i pozwolić, żeby ten mały krok poprowadził nas ku kolejnym małym krokom. Przed tym programem z panią rozmawiałam z koleżanką, która powiedziała tak, zdaję sobie sprawę, że mam za dużo rzeczy, ale ja coś takiego wyniosłam z domu, mama nam coś takiego przekazała, że jak coś kupiłaś za ciężko zarobione pieniądze, to tego nie można wyrzucać. Ja nie mogę tego, bo jest to we mnie tak silne, emocjonalnie nie mogę tego przeskoczyć. Co by pani powiedziała takiej osobie? Że pieniądze już zostały wydane, prawda? Tego nie cofniemy. I nie możemy się blokować, znaczy nie możemy pozwalać na to, żeby to poczucie nas blokowało, bo my nie odzyskamy tego, co już kiedyś wydaliśmy. Możemy odzyskać część, tak? I ewentualnie, hipotetycznie sprzedając, jeżeli nam się uda jakiś niepotrzebny przedmiot sprzedać, czasem właśnie się udaje. Ja bardziej jestem za tym, żeby budzić w sobie taką radość z jakby przepływu rzeczy pomiędzy ludźmi. Nie zawsze trzeba sprzedawać, czasem można po prostu dawać. I kiedy człowiek się już kilkukrotnie przekona, że coś, co jemu zawadzało, owszem, bał się pozbyć innych rzeczy, bo miał to poczucie tej straty, że wydałem pieniądze, które ciężko musiałem pracować. Ale jeżeli już raz to sobie przełamiemy, jeżeli spróbujemy poszukać kogoś, komu znaną rzeczą będzie bardziej po drodze niż nam, kiedy widzimy tę radość osoby obdarowywanej, ale też my w tym momencie odczuwamy radość z tego, że się z kimś podzieliliśmy, czy ewentualnie odsprzedaliśmy, jeżeli się udało. I kiedy widzimy, że to ma sens, że to, co mi zawadzało i tylko budziło jakieś wyrzuty sumienia, staje się pożyteczne dla kogo innego, to napędza do tego, żeby jednak z tymi swoimi ograniczeniami emocjonalnymi także pracować. O ile sprawa ubrań, bo to akurat dotyczyło ubrań, wydaje mi się łatwiejsza, to myślę, że dla mnie, jak i dla wielu ludzi, problemem jest tak, pozbycie się rzeczy, które nikomu innemu właściwie się nie przydadzą, one nie mają wartości takiej obiektywnej, one mają dla nas wartość sentymentalną. Mój zeszycik z matematyki, gdzie on jest symbolem pewnego szczęśliwego dzieciństwa, w środku są piątki, albo druga rzecz, oprócz przedmiotów mających wartość sentymentalną, to książki. Też to jest związane z emocjami. Pozbycie się książek dla wielu ludzi, w tym i dla mnie, wydaje się być rzeczą bardzo trudną. Bo pozbywanie się książek jest bardzo trudne. I ja pisałam o tym dość szeroko w książkach. Dla mnie to był bardzo trudny etap.
bo wyszłam z domu, w którym książki były zawsze i w dużych ilościach. I w moim już osobistym, znaczy już w dorosłym gospodarstwie też było ich zatrzęsienie. I to był bardzo trudny etap psychicznie. Ale pokonanie tego, zrozumienie, że żeby czytać, nie muszę mieć w domu biblioteki, prawda? Owszem, czy tak samo, żeby jak wracając do tych kwestii sentymentalnych, żeby pamiętać o jakimś szczęśliwym okresie w życiu na przykład, albo o ważnej osobie, nie muszę się otaczać niezliczoną liczbą pamiątek, bo wspomnienia nie leżą w przedmiotach. A niech pani zauważy, cała kultura jest budowana wokół przedmiotu, muzea, prawda? Muzeum czyjeś, tu mieszkał i pracował, tam są te rzeczy, on ich dotykał. Ten przedmiot, widać, dla ludzi jest bardzo ważny, skoro wokół tego jest taka otoczka stworzona, społeczno-kulturowa. Oczywiście, że przedmiot jest ważny. Ja nie krytykuję tego, że ktoś na przykład otacza się, że zachowuje pamiątki, załóżmy, po swoich dziadkach, po osobach dla nas ważnych. Ale też warto się zastanowić czasem nad ilością tych przedmiotów, nad tym, w jaki sposób my je eksponujemy, w jaki sposób z nimi obcujemy. Często ludzie się nie pozbywają jakichś przedmiotów, z którymi są emocjonalnie związani, ale trzymają je gdzieś poupychane, upchnięte gdzieś w jakichś pudłach, po butach czy na strychu. Taka pamiątka nie jest pamiątką. Owszem, załóżmy, że sukienka po babci, czy tam, nie wiem, zegarek po dziadku jest świetną pamiątką, jeżeli go nosimy, ten zegarek, na co dzień. I patrząc na niego za każdym razem, myślę sobie, o, dziadek by się cieszył, że używam jego przedmiotu. To też dla mnie była taka lekcja, którą sama przerabiałam właśnie przez minimalizm, żeby nauczyć się te pamiątki selekcjonować, pozbywać się tych, których nie jestem w stanie w odpowiedni sposób wyeksponować, cieszyć się nimi na co dzień. Natomiast wybrać ten żelazny zestaw, który faktycznie daje mi emocjonalne wsparcie. To są często pamiątki bardzo takie intymne, no na przykład listy, prawda, ważne listy. Jak miałabym je eksponować? Niekoniecznie eksponować, ale może pani na przykład założyć sobie przyjemny, ładny album, w którym te listy, powiedzmy, że będą wklejone. I jeżeli pani będzie do nich od czasu do czasu zaglądać, to one będą jakby w dalszym ciągu odgrywały swoją rolę. Ludzie krótko żyją. To nie Ameryka. Do Ameryki nie dotarły Morgellony, często mi nawet czy nie co? Wiadomo, gdzie, czy stres? Tutaj to, ludzie krótko żyją. To nie ma dziadka, nie ma babci. To nie jest właściwie... Moheruje. Zwierzęta były przetrzymywane w niesamowicie klaustrofobicznych pomieszczeniach, tak. Dominowały kraty, gdzie ten odbiór i te zwierzęta, no jeżeli ktoś ma jakąś taką empatię, chociaż szczątkową, to widzi, że no, coś jest nie tak. No właśnie, a propos, jak w hierarchii ważności ulokowałby pan świat zwierząt, czy na równi z ludzkim, czy raczej w myśl poetyki biblijnej podległy człowiekowi? Zdecydowanie na równi człowiekowi. Bo no, jeżeli my uturkujemy sobie prawo do tego, aby zarządzać tym światem zwierząt i decydować o ich losie, no, nie jestem wielkim zwolennikiem takiego przekonania. Po takim doświadczeniu myślę, że a propos właśnie małp naczelnych, to w sumie to jest pytanie. Jest pan przyjacielem ich aktualnie? Czuje pan w sobie jakieś takie poczucie misji, że chciałbym coś jeszcze dla tych... właśnie zwierzaków zrobić. Dla mnie byłoby istotne, żeby byłoby najwspanialszym dla mnie doświadczeniem, żeby ludzie po prostu zaczęli brać to pod uwagę. Na przykład orangutany w Borneo i pozyskiwanie tego oleju palmowego na tak gigantyczną skalę, co powoduje, gdzie orangutany, jeżeli ktokolwiek chociaż raz miał do czynienia... Znaczy lasy tropikalne są wycinane, w związku z tym one tracą swoje naturalne środowisko. Tak. Pozyskiwanie tego oleju powoduje, że jest wycinany ten las, ich naturalny habitat jest niszczony, one nie są w stanie funkcjonować, one potrzebują tych drzew i te zdjęcia, które oglądałem też po pracy innych fotografów, którzy robili dokumenty na ten temat. Jeżeli ktoś chociaż raz był w ogrodzie zoologicznym, widział orangutany na żywo i widział, jaka jest ich charakterystyka, jakie one są spokojne i jaki jest ich charakter, to nie są agresywne zwierzęta, no to siłą rzeczy, no, one nie będą walczyć o swoje terytoria, tak? No, bo nie mają jak, no, człowiek jest na tyle agresywny, że jeżeli my się nie opamiętamy, no to za chwilę jedyne miejsce, w którym będziemy oglądać mogli małpy człowiekokształtne, to będą ogrody zoologiczne. Ma pan w planie rozwijanie tego projektu?
Być może przeniesienie jakby w inną grupę zwierząt? Nie. Ten projekt jest zamknięty i w tej chwili już go nie będę dalej rozbudował. Jedyne, co będę robił tak naprawdę, to co miałem przyjemność zrobić w ogrodzie w zarodniczym w Nürnbergze, pokazałem bohaterom zdjęcia. I to było chyba jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń, jakie miałem w obrębie tworzenia tego projektu, kiedy gorlica podeszła dosłownie naprzeciwko mnie, usiadła. Ja jej pokazywałem po kolei zdjęcia w albumie, przełożyłem album do szkła i ona analizowała swoimi oczami ten obraz, który był. Jak ja skończyłem, zamknąłem album, ona odeszła i wydaje mi się, że jej się podobało, więc to jest chyba największy mój sukces w tym obrębie tego projektu. No w moim odczuciu to jest wspaniały projekt Inhuman, który daje bardzo do myślenia. Oczywiście też jest ogromna przyjemność estetyczna smakowania tych zdjęć, ale myślę też w kontekście tego, o czym powiedziałam, jaką rolę zwierzęta spełniają w ogóle tutaj na Ziemi i jak się mają do naszego świata i my w związku z tym, jak powinniśmy wobec nich właśnie postępować. Z empatią dużą, bo zwierzęta mają bardzo dużo empatii. Tak, no jeżeli my nie wykażemy jakiejś empatii wobec nich, no to... No to nie będzie dobrze. Od nas zależy, czy one przetrwają, czy nie, tak naprawdę, niestety. Paweł Bogumił był moim i Państwa gościem. Mam dla Państwa album Inhuman, o którym była mowa. Proszę pisać beata.jagoszmanka@rdc.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A po godzinie 17, drodzy Państwo, Michał Żebrowski. Na każdy rodzaj infekcji i życia. Bardzo mnie to jego podejście zaskoczyło, bo wydawało się z jednej strony bardzo proste. Jak facet mówił, zamiast próbować porządkować, najpierw pozbądź się tego, co jest niepotrzebne, bo dlatego jest ci ciężko uporządkować i ogarnąć, że masz za dużo. Mnie to bardzo uderzyło, bo to jest bardzo prosta myśl, ale jak często takie proste myśli bywają najtrudniejsze do... Po pierwsze, żeby samemu na to wpaść, jeżeli ktoś inny nam je nie pokaże. I wtedy to tak się zaczęło. Gdy pani mówi o tym, zamiast porządkować, pozbądź się, to przypominam sobie te wszystkie reklamy znanych firm, które mówią: człowieku, kup u nas coś, co pomoże ci uporządkować, będziesz miał wszystko w porządku, wszystkie swoje rzeczy odpowiednio pochowasz. Ja, na koniec jeszcze jedna rzecz, która by wymagała naprawdę następnego spotkania naszego. Człowiek nie żyje sam. Pani ma męża. Druga osoba, która dzieli naszą przestrzeń, teraz tylko o tym mówimy, musi mieć podobne podejście. Nie, trzeba być tolerancyjnym po prostu. My oboje jesteśmy w stosunku do siebie tolerancyjni. Założyliśmy, że nie wkraczamy nawzajem w swoje jakby osobiste obszary. Owszem, wspólnie decydujemy o rzeczach, które są naszą, jakby, które dotyczą, których używamy oboje. Decydujemy o tej przestrzeni wspólnie, ale też każdy z nas ma swoje obszary prywatne, swoje rzeczy osobiste. Ja ani nie wnikam w to, co i ile posiada mój mąż, ani on tak samo nie komentuje tego, jak to u mnie jest. Ale nie jesteś typem osoby, która zbiera gadżety. No. O, jest, ale jesteśmy, właśnie na tym polega, myślę, idea związku, żeby akceptować nie tylko to, co się ma takie samo, ale też to, co się ma inne. Zresztą mąż, po pierwsze, to on też trochę we mnie zaszczepił upodobanie do jakości akurat i przedkładanie jakości nad ilość, a po drugie też trochę pod wpływem chyba tego mojego ciągłego wlędzenia o minimalizmie też trochę zmienił swoje podejście do rzeczy. Ja bym chciała może nie tyle poglądzić, ile porozmawiać z panią dalej, ale niestety czas nas się kończy. Proszę państwa, dzięki wydawnictwu. Wydało to kto? Tak. Mamy dla państwa kilka książek minimalist, tym razem zaawansowanych, ale ciągnijcie państwo po tę wcześniejszą minimalist po polsku. Rozmawiałam z autorką Anną Mularczyk-Meyer, autorka także prostego bloga. Dziękuję bardzo. Weekend Radia Tok FM. Reklama. Odkryj w sobie kibica. Teraz MediaMarkt. Nawigacja Garmin. Z mapami Europy i ich dożywotnią aktualizacją. Za jedyne 449 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami
na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 2 lipca, jest 17. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. W Krakowie pożegnaliśmy Janinę Paradowską. Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na szefa Prawa i Sprawiedliwości na 3-letnią kadencję. Pierwsze od 2 lat spotkanie szefów dyplomacji Bułgarii i Rosji. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, czytelnicy i studenci żegnali dziś w Krakowie redaktor Janinę Paradowską. Prochy dziennikarki zostały złożone w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim. Twój stosunek do polityki, do życia publicznego był zupełnie wyjątkowy i na pewno coraz rzadszy i w Polsce, i w Europie. Nie znosiłaś przede wszystkim chamstwa, przemocy, brutalności, cynizmu. To nie może być tylko pożegnanie. W tym wszystkim musi być przyrzeczenie, że o godność, którą miałaś i zabiegałaś, będzie miał kto walczyć. Spoczywaj. Pokoju. Patrzę jeszcze na ten portret Janki, patrzę na to jej spojrzenie znad papierosa i myślę, że będziemy ją właśnie taką pamiętać. Zostajemy z tym jej spojrzeniem kontrolującym, lekko ironicznym, wymagającym, pouczającym. I myślę, że możemy tylko tyle powiedzieć: Janka, postaramy się ciebie nie zawieść. No, choć to miejsce, które zajmowałaś, jest nie do zapomnienia. Żegnaj, Janeczko. Mowy pożegnalne wygłaszał Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i redaktor naczelny Polityki Jerzy Baczyński. Słuchasz informacji TOK FM. Jarosław Kaczyński będzie dalej prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tak zdecydowali delegaci na kongresie partii w Warszawie. Lider PiS otrzymał 1008 głosów na 1016 wszystkich. 7 działaczy głosowało przeciw. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego po ponownym wyborze na fotel prezesa słuchał reporter TOK FM Tomasz Węskę. Tomku, jak prezes zareagował na tych 7 głosów przeciw? Prezes był ewidentnie w formie i skomentował głosy negatywne z humorem. Te 7 głosów przeciw to, proszę państwa, no to był dowód, że jakaś demokracja u nas jest. Można powiedzieć, że to były potrzebne głosy. Kaczyński podkreślił, że stery Prawa i Sprawiedliwości z drobnymi, jak to ujął, perturbacjami dzierży od 26 lat i to już jest bardzo długo. Miał też wątpliwości, czy kandydować ponownie. Przyznał jednak, że powtórny wybór na fotel prezesa był potrzebny, a on sam dzięki niemu dysponuje realną władzą. To znaczy upoważnienie do tego, żeby być realnym, rzeczywistym szefem tego wielkiego obozu zmian, który mamy dzisiaj w Polsce, który jest przy władzy, który chce, który musi Polskę zmienić. Kaczyński dodał przy tym, że spodziewał się pytania, czy zgadza się na kandydowanie na prezesa, ale nikt go o zdanie nie pytał. Warto jednak dodać, że na salę nie wpuszczono dziennikarzy. Tomasz Węskę, TOK FM. Prezes Kaczyński żyje trochę w alternatywnej rzeczywistości, albo tę alternatywną rzeczywistość buduje, tak ocenił szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann. Odniósł się w ten sposób do słów Kaczyńskiego podczas wystąpienia, które otworzyło trwający kongres jego partii. Prezes stwierdził m.in., że celem Prawa i Sprawiedliwości jest przebudowa życia społecznego w kierunku nowej redystrybucji dóbr i zmiana planu Balcerowicza na plan Morawieckiego. Przywoływanie dziś Balcerowicza i pokazywanie go w kontrze do Morawieckiego jest czymś niezrozumiałym i absurdalnym. To inne czasy, inne plany, inna skala i inne rozwiązania. Ponadto mówienie o tym, że PiS jest partią europejską, może dobrze brzmi, ale to jest tylko oszukiwanie rzeczywistości, ocenił Neumann. Szefowie MSZ Bułgarii i Rosji Daniel Mitow i Sergiej Ławrow spotkali się w Soczi po raz pierwszy od 2 lat w ramach posiedzenia Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Ostatnie dane Ministerstwa Rolnictwa w Sofii wskazują, że straty po wprowadzeniu unijnego embargo na Rosję wynoszą ponad 400 milionów euro.
Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło ulicami Londynu, protestując przeciwko Brexitowi. Metropolia to jedyny angielski region, którego mieszkańcy w większości poparli pozostanie kraju w Unii. Demonstranci nie zgadzali się z wynikiem głosowania, podkreślając, że zostali wprowadzeni w błąd. Chcę odzyskać mój kraj. Nie mam tu żadnych przywódców, nie przyszli żadni politycy, nie ma kto nam przewodzić. Jeśli jesteśmy demokracją, prawdziwą demokracją, to powinni dać nam możliwość wyboru raz jeszcze. Ludzie zostali okłamani. W demonstracji wziął jednak udział m.in. lider partii liberalnych demokratów Tim Fallon, który zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie prowadziło kampanię za pozostaniem w Unii lub jak najszybszym powrotem do niej. Według policji w manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów. Pogoda. Wieczorem zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Temperatura od 12-14 stopni na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie kraju do 17-19 na krańcach wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, początkowo możliwe do 90 km na godzinę. W niedzielę nadal opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna od 18-22 stopni, w czasie burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wakacyjne sobotnie popołudnie, Radio TOK FM, poczytalni. Witamy Państwa serdecznie w gronie w Krakowie. Łukasz Wojtusik, witamy kolegę. Dzień dobry. Aneta Pytrus w Warszawie. Dzień dobry. Celina Czarnecka, kłaniam się nisko, również z Warszawy. Dziś dwie książki w takich tych nadzwyczajnych wydaniach, na przykład kryminalnych, poczytalnych albo poczytalnych dzieciom, omawiamy zwykle więcej tytułów, a dziś mamy wydanie tradycyjne, klasyczne. Pierwszych dwóch odsłonów. Nie, klasyczne. Nie klasyczne, bo nie. Uwaga, wakacje, już niektórzy mają wakacje, już nie będę śpiewał. Czyli jest to wydanie klasyczne, wakacyjne. Może tak, tak być? Możemy pójść na kompromis? Tak. W dwóch pierwszych odsłonach, proszę Państwa, będziemy omawiać książkę Michaela Crameya, autora, którego poczytalni znają doskonale. Omawialiśmy na naszej antenie wszystkie jego książki. Tym razem będziemy omawiać Rzekę Złodziei Michaela Crameya. To jego literacki debiut właściwie, jako ostatni przetłumaczony przez Michała Alenowicza z wydawnictwa Wiatr od Morza. Ostatnia jego pozycja przetłumaczona na język polski. Powiedziałam o wydawnictwie, powiedziałam o tłumaczu. Kłaniamy się wydawnictwu nisko, bo wydawnictwo jest zacne. Tłumaczenia pana Alenowicza są, myślę, znakomite. Ja się bardzo cieszę na tę dzisiejszą lekturę, bo Michael Crameya podbił moje serce. Nie wiem jak wasze, bo z Anetą czytałyśmy na pewno Sweetland. Mhm. Łukaszu, ty czytałeś chyba z nami też Dostatek, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, i Pobojowisko. I Pobojowisko też. Także co tu dużo gadać, Michaela Crameya znamy naprawdę dobrze. I chciałam od takich pierwszych wrażeń zacząć. W ogóle Michael Crameya był niedawno w Polsce. Gościł na Big Book Festiwalu, gościł też w kilku miastach na spotkaniach ze swoimi czytelnikami, a fanów ma w Polsce naprawdę wielu. Pewnie wrócimy też do tego, o co chodzi też jakby z tym uwielbieniem dla tego autora, który pochodzi z Nowej Fundlandii, która jest na jakimś drugim końcu świata z naszej perspektywy. Jest krainą bardzo nieprzyjazną ludziom, krainą lodowatą, taką sztormową bardzo, deszczową, wietrzną, krainą skalną. Ale Michael Crameya po prostu ukochał ją jakoś tak do szczętu i wszystkie swoje powieści, akcje wszystkich swoich powieści umieszcza właśnie na Nowej Fundlandii. Chodzi, no dobrze, to tak pokrótce. O to chodzi. Powiedzcie, że to proszę, są wszystko ateiści, którzy są źli. No ateista, nawet Biblia mówi głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. I tak jak jadę z Jubilerskiej, tam ateiści kaszlą już na parkingu, kaszlą. Źli. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Teraz będę tutaj przejeżdżać trasą łazienkowską. Już świadkowie nasi do domu udali się w podróż.
Z pewną taką i tłumy są podchodziłem do debiutu literackiego w obrębie trasy. Z tegoż to powodu, że często jest tak, że pierwsza książka gdzieś jest zapomniana. Z tego powodu ateiści kaszlą. Że nie jest to jakieś wykopane dzieło. Szelcy, tacy, którzy osłabli w wierze, powinni na mszy siedzieć. Do Polski. To sobota, niedziela, jak chcieli te supermarkety zwalczyć, niech teraz siedzą na tych mszach. Na sam koniec. Tak jest również w tym wypadku, ponieważ rzeka złodziei jest ostatnią wydaną. Rzeka złodziei. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, wydaną przez Wydawnictwo Wiatr od Morza prozą Krameja, ale w kolejności, tak jak już Celina powiedziałaś, pierwszą. Zaskoczenia jednak nie było. To znaczy, to może nie jest dostatek, nie jest to pobojowisko, to może nie jest taka literacko opieszała, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, opowieść jak w Switlandzie. Ale rzeka złodziei, wszystkie jezioro kłamstw późniejszej prozy Krameja w tej książce znajdziemy i wszystkie tematy, które on tutaj zaznacza, są, mam wrażenie, rozwijane w kolejnych jego powieściach. To jest bardzo dobrze złożona. Rzeka złodziei, a jezioro kłamstw. Mi się te książki czytały dobrze. Pewnym elementem takim utrudniającym mogą być w tej prozie liczne retrospektywy. Nawet nie chronologiczne. Trzeba się w tym trochę łapać, ale to tylko jest zadanie, wydaje mi się, wzmagające u czytelnika taką czujność. Na pewno nie da się tej książki przeczytać na raty. Trzeba ją, tak mi się wydaje, po prostu przeczytać w trybie weekendowym, wakacyjnym, przysiąść i ona daje satysfakcję czytelniczą, na pewno i literacką również. To takie pierwsze ogólne skojarzenie z polekturze. Aneta czuła głową, ile tak ma. Nie, no ja się zgadzam z Łukaszem o tyle, że faktycznie te elementy, które są w tej książce, one są rozwijane w kolejnych powieściach. Ale dla mnie ta lektura była bardzo nużąca. I szczerze mówiąc, jak się kończyła, to ja odetchnęłam z ulgą, że wreszcie. Ona jest prostym językiem niezwykle napisana i to może być, jest cudowną zaletą, ale no, w tym, tutaj, gdy to się czytało, ten brak metafor, taki surowy język, poza tą strefą narracji całej tej opowieści, ja nie znalazłam nic. Historii samej też nie. Ale w samej historii też nic. I próbowałam, może mi przekonacie, może znajdziecie coś, co tam, o czym to było tak naprawdę, o czym jest ta opowieść, bo poza tym, że właśnie dzieje się w XIX wieku w Nowej Finlandii i plemiona bytołków mają pogodzić się z ludnością, która tam napływową, która pojawia się tam z różnych powodów. I rzadko są to przyjemne okoliczności, które sprowadzają ludzi na Nową Finlandię. Wszyscy ci bohaterowie są tak bardzo poranieni wewnętrznie, tak mają głębokie blizny, nie tylko na ciele, ale i gdzieś w duszy. Także proszę Państwa, już jadę wzdłuż trasy i słychać od razu tutaj nawet stąd Saski jak kaszlo, bo to zawsze względem świadków Jehowy ludzie są jak nie ludzie, czyli jak zwierzęta, złowrodzy, agresywni są, niedobrzy, nie rozumieją tematu, a to Słowo Boże to wstyd, żeby nie czytać Słowa Bożego, wstyd, żeby nie słuchać Słowa Bożego. Nie krytykowałam, że w ogóle... Radio kończy. I ja miałam taki głęboki dyskomfort, coś mi tak nie grało po prostu w tej książce, ale się dopiero później połapałam, że tak naprawdę połączyłam z Krameją dość trudne uczucie, dlatego że on naprawdę jest, te jego historie, tak jak powiedziałaś, jego bohaterowie mają po prostu przerąbane w tym życiu. Tak jak powiedziałaś o tych bliznach, które są i w duszy, i na ciele, to naprawdę tam rzadko jakby wita światło w tych opowieściach. Ale przez to mi go było bardzo trudno czytać. Ale muszę powiedzieć, że później, jak w ogóle mieliśmy omawiać następną książkę, a to było chyba Pobojowisko, o ile dobrze pamiętam, to jak ja usłyszałam, że w ogóle Wiatr od Morza wydaje Pobojowisko, to ja po prostu się zorientowałam, że ja to muszę przeczytać, że w ogóle nie ma innej opcji. I te jego opowieści są dla mnie, i Rzeka Złodziei też była taka dla mnie, one są dla mnie fascynujące, są jakoś tak strasznie intensywne, mimo że są tak w tej swojej formie tak jakby bardzo proste, bardzo przejrzyste, on jest taki bardzo ułożony, ale jednocześnie ten świat, który jest taki na pierwszy rzut oka taki właśnie bardzo poukładany, taki bardzo surowy krajobraz, już ten krajobraz surowy Nowej Finlandii, ale też
taki jakby na pierwszym planie bardzo taki duży chłód emocjonalny, jeśli chodzi o głównych bohaterów, a pod tą pierwszą warstwą nie dość, że jest ileś tych planów, bo dla mnie jest ich tam bardzo dużo, on tworzy bardzo głębokie plany literackie, że tak powiem, to tak jakby trochę to porównywać do planów malarskich. I do tego jeszcze ja mam takie wrażenie, jakby pod taką jakby warstwą lodu gotowała się lawa. Dla mnie to są takie opowieści. Znaczy, tak, ja jestem po prostu zaskoczona, ale ja nie wiem, że to się gotowało. Znaczy, że dla mnie ten lód albo ta ilość blizn była tak duża, że właściwie nie pozostało nic z życia. Znaczy, że wszystkie ci bohaterowie tutaj, którzy są to pisani, są praktycznie wewnętrznie martwi. No może poza Davidem. Ale są po prostu martwi, tam nie ma żadnych pragnień. Oni wykonują po prostu tysiąc drobiazgowych, drobiazgowo opisanych dziwnych ruchów, miotają się, robią, wchodzą w tę i z powrotem, a właściwie wiadomo po co, znaczy wiadomo po co, po to, żeby uciec od rzeczywistości, ale co ich w tych rzeczywistości? Także proszę Państwa, kongres Świadków Jehowy trwa, ludzie mimo wszystko są zajęci. Zakupami w supermarketach pełno, a to tu, a to tam narodu polskiego. Gdy jesteśmy tutaj w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. To wszystko, no to jest jakby na zewnątrz, bo wewnątrz, no to można powiedzieć, że są święci na stadionie Legii, przy trasie siedzą, brat wygłasza wykład, a wszyscy słuchają, wertują Pismo Święte, wertują Biblię, czy tak się rzeczy mają, jak Berejczycy. Natomiast ci wszyscy inni, moherowi, nie moherowi, mówię, że si so, na wadze ważeni, si so. Teraz przegrała PO, potem może wygrać, zobaczymy. Na razie tutaj zapowiada się już Kaczyński na przyszłość. Zapowiada się Kaczyński na przyszłość. Zobaczymy, co to z tego będzie. Troszeczkę tak jak no. Ja to tak rozumiem, że on właściwie o tej nowej radio, z taką wielką FM, pasją Euro, pisze, bo Conchita, Barbie, i te historie inne baby, się wywołuje po to też, żeby Langstrom, oddać ekstra. Jakieś takie miejsce w pamięci. Słowo Boże, czytaj. To jest tak ciekawe, tutaj tłumaczenia. Są różne tłumaczenia. Jakie są różnice pomiędzy tłumaczeniami? Język grecki, język hebrajski. Kopalnia wiedzy, oceany, morze, wiadomości. O czym to jest? Niesamowite. O czym to jest, o czym to jest. Także Moherowa może się spytać, o czym to jest odnośnie książki. No ale u Świadków Jehowy na przykład ludzie, święci, słudzy Jahwe nie mają za bardzo czasu na książki, bo czytaniu ksiąg nie ma końca. No i Salomon też tak samo mówił, czytaniu ksiąg nie ma końca. No, ale ludzie, którzy nie doceniają Słowa Bożego i żyją w kłamstwie, bo mówimy tutaj rzeka złodziei, ale jest też i jezioro kłamców. I to wszystko to jest na zewnątrz stadionu Legii. Psy i wilki, jak to mówi Biblia, one kaszlą, one chrumczą, one breszą. One już tak nawet biegną. Jak nie do tacy żebrać, bo to żebracznica wielka i tak Warszawa, no to ci, aby krzywdę zrobić. No i tutaj ten babsztyl, Saska 42 spod 16, a żeśmy z tym króliczkiem wychodziły, no to patrzę, że baba wrzeszczy jak pies na bramce i mało tej bramki nie rozerwie, ale się bramka zatrzasnęła, ona nie mogła wyjść, proszę Państwa. No i tutaj dobiegła do nas, zaczęła pszczykać tym pazurem kurczaczka. Ja mówię, to jest dziecko niepełnosprawne, proszę, babo, won. No bo jak może zrozumieć, czy mam użyć gazu łzawiącego, bo ja tu jakiś czas chodziłam z gazem łzawiącym, ale widzicie Państwo, że tych ludzi złych to jest bardzo dużo. W Warszawie jest napęczki, w Warszawie krzywo się gapią, w Warszawie są ludzie nietolerancyjni. I tutaj tych ludzi zdaje się, że chciał bronić Radio Maryja, Kościół Katolicki, że jeżeli chodzi o środowisko LGBT, że nie będzie przez katolików atakowane. Ja myślę, że przede wszystkim przez katolików, bo ja sama widziałam katolicką Warszawę z kamieniami jak na policję 11 listopada. Na policję, to co oni się przestawili nagle? Może dobrze są zalogowani u szatana diabła. Już w pierwszym wieku byli zalogowani, kiedy tym kamieniem cisnęli, chcieli się rzucić. Chcieli cisnąć, bo to jeszcze do tego jakby nie doszło. Na Magdalenę. Oni się już wtedy w pierwszym wieku zalogowali u diabła. Zalogowanie tu diabolikę. No i Jezus powiedział, że kto pierwszy jest bez grzechu z was, niech pierwszy ciśnie w nią kamieniem, niech rzuci. Także proszę Państwa, złych
to nie tylko mamy tych moherów tutaj, XXI wiek, XX wiek, ale pierwszy wiek. Państwo zobaczą, 20 wieków i się nic nie zmieniło, prawda? Czy ja dobrze mówię? 2000, tak, 20 wieków, bo ja już myślałem, że to 20 razy po 1000. Ja to mam skłonność czasem do, dlatego muszę trzymać się, ale jak nie Biblii, to słownika, jak nie słownika, to no. Także buziaczki proszę jeść i już jadę, proszę Państwa, trasą łazienkowską. Jadę trasą łazienkowską. 59, 46, 47, 48. Pozdrawiamy serdecznie.